Siema go wszystkim ze strony Feder Fanatyzm. Dzisiaj jesteśmy na Zawalnej od strony Leclerca. Tak jak widzicie teraz właśnie zaprosiłem na wspólny trening Maćka Medialnego. Zobaczcie, jest właśnie z nami. Siemanko Maciek, i jak tam? Opowiadaj. Aha, i tak od razu na dzień dobry? Tak od razu na dzień dobry, chlebek tostowy. Aha, no dobra. Dzisiaj słuchajcie odcinek z Maćkiem i z Waldkiem. Maciek innowatorsko na chlebek, Waldi po swojemu. Oczywiście grzebienie dotyczek, wszystko porozkładane. Witajcie. Siemanko Waldi. I jak tam? Opowiadaj. Obok jest drużyna, której będziemy konkurować za tydzień z nimi. Szykujemy się do wstępnego nęcenia. Taktyka dzisiaj prosta. Wszyscy łowią na 45 mniej więcej metrze. Wybieram 60 metr. Okej. Okay. Co ty chcesz się oddzielić? Oddzielić się od wszystkich i zobaczymy. Po treningu, czy to jest sens, nie? Okej. Okay. A jak nie, no to wiadomo, wszystkich będziemy widzieć, bo widzę, mają jedną odległość. Przejdzie 45-50 metrów. Także trzeba sprawdzić jeszcze też, jaki będzie wiatr. Akurat dzisiaj wiatr mi sprzyja, nie? Dzisiaj można łowić nawet na 80 metrach. Tu akurat nie ma sensu, bo nie będziemy łowić na Zawalnej, bo to łowimy na Pasterskiej, nie? Okej. Okay. Ale zobaczymy, co woda da. Wziąłem kije 3,90-4,20 do łowienia. Tam akurat Matrixem 4,30 będzie do nęcenia. Podam małym koszem oklejonym, żeby wszystko doszło po prostu bezpośrednio do dna. Żeby nic nie smużyło przy opadaniu. Co ty tutaj masz? A to nie jest rurka antysplątaniowa? Co nie, to jest? To nie. Jest nielegalny zestaw, chłopie. Nie, już pokazuję. To jest po prostu... Akurat nie ściągnę tego. Niektórzy używają bezbarwnych, ja po prostu idę po taniości, czyli po prostu jest tu stoperek nałożone na niego. I to jest zwykła rurka termokurczliwa. Okay. I ona tu jest Feder Guma. Aha. I jest zaciągnięty na stuperek, lekko zapalniczką przygrzany. Czyli bez pletki. Odprowadza w tym momencie mi całą gumę na zewnątrz. Bez skrętki. Bez skrętki. Dobra. Feder Guma tutaj normalnie tu pętla w pętlę. Pętelkę, dokładnie. Szypon, końcowy zestaw. Po prostu tak. Jest zestaw bez gumy, jest przypon szczołowy 70 cm, okay. Zakończony po prostu stoperkiem, okay. Koszyk Pressona, pięknie latające koszyczki, zestaw to jest bullet. Bullet nie plączący się, celny przede wszystkim, no i skrętka poza długość koszyka. Aha. I przypon 0,10. Pętla w pętlę. Pętla w pętlę, haczyk 20, żadnych metalowych dodatek, spinek, żadnych nic. Drugi zestaw jest. Poleciał. To już będziemy próbować na dużą rybę. Podobnie sytuacja, tylko że jest bez przyponu szczołowego, bezpośrednio jest plecionka zawiązana bezpośrednio z Feder gumą. Stoperek nasunięty jest i tu jest zwykła termokurczliwa rurka naciągnięta i zgrzana zapalniczką. Dobra. Żeby odciągnąć Feder gumę od zestawu. No i dobra. Taki zestaw się fajnie nie ma, wygląda, nie ma prawa plątać. Tak, odbija do boku, fajnie. I to jest z Feder gumą, też przypon 0,10, no to już na duże ryby. I też pętla w pętle, widzę, zero żelastwa. Tak. Tu jakoś przypon już nie założyłem, ale tutaj założę za przypon. I to będzie. Na dystansach nie używam żadnych przedłużek, żadnych tam skrętek, żadnych krętlików. Bezpośrednio żyłka z żyłką, ewentualnie żyłka z gumą. Okej. Okay. I co, po prawej stronie mamy konkretnych zawodników. Grupa MTM. Team Wrocław. O, już właśnie ciągują pierwszą rybę. No i dobrze. I niech łowią. Pięknie. Tutaj Mati ma stolarz, odmierza odległość, ma już zasada, holuje rybę, a Tomek jeszcze się szykuje. Jeszcze Tomek Mołdawiak, słuchajcie. Także jest. Ryby, jak się ryba jest. Za tydzień konkurujemy przeciwko sobie, także zobaczymy. Obrali sobie odległość, po prostu widzę tutaj 50 metr. Dlatego ja wybrałem 45-50 metr, dlatego wybrałem 60 i zobaczymy, czy zmiana odległości przyniesie efekt. Wyprzedzić ich, nie akurat, to nie ryba, spontane ma zestawy. Aha. Ale po prostu będę chciał sprawdzić, czy wyprzedzając konkurencję na zawodach, mamy szansę ściągnąć tą rybę szybciej, nie? Okay. Jeżeli nie, to po prostu zdecydujemy po treningu, jaką taktykę na zawodach. Dobra, no to jedziemy to z tym wszystko. Tematem. Okej, okay, fajnie. Wrócimy z tym koksem. Elegancko. Jesteśmy wszystko gotowe, rybaczki, glina z zanętą, tam jest wszystko naszykowane. Tutaj mam taki patencik na przywołanie ochotki. Jest to zwykła
gąbka jest mokra, w tej chwili jest ciężka. Wilgotna. Zwykła gąbka, 10, wycięta, wycięty środek. Ona zawsze się zamyka. Jak nawet człowiek zapomni wyciągnąć w ciepłe dni, proszę zobaczyć, jaka ta łodka jest piękna. Nawet jak w ciepłe dni łowimy, woda, która jest w zbiorniczkach niżej, ona paruje, cały czas ma wilgoć. Kozak. A my się nie boimy, że po prostu no dobrze, a nam słońce przygrzeje, bo zawsze ona się zamyka. Tak. A powiedz mi, wstańka. Powiedz mi, ty się to sam tego wymyśliłeś to? Nie, to jeszcze to są pozostałości po Sławiku. Okay. Po Sławiku jeszcze. Czyli się wygadałeś, wywodzisz się ze Sławika. Ze Sławika, no dobra, to jedziemy. W mojej przyszłości. Okej. Okay. Nie chcę wracać do tych tematów. Dobra. Chcesz coś o taktyce jeszcze może powiesz, Maciek? Jedną zanętę mam zrobioną ziemię bełchatowską z przetartym chlebem tostowym. Ale właśnie, ostatnio nam mówiłeś, na jakiej zasadzie przecierasz ten chleb? On jest na... świeży. Na świeżo. Świeży chleb przetarty przez sito 3 mm. Dlaczego na świeżo? No bo suchy to mogę bułki tartej dodać, tak? Jak był no tak, w sumie tak, masz rację. Chodzi o to, żeby był puszysty, tak? Mieszam to z ziemią bełchatowską i mam... puch. I mam puch. Okay. A druga to jest no, glina z jokersem. Okay. Dodatkiem konopi. Okay. Dobrze, że konopia nie indyjskiej. Konopia z czosnkiem. Okay. Konopia z czosnkiem. Bajdzon. Bajdzona oczywiście. O, dobra, zobaczymy, bajdzona. Zobaczymy. No czemu nie? Podlaszczyka, tak? Taki Podlaszczyka, zapach. Podlaszczyka, tak. Dobrze. Troszkę pinki do zanęty i to wszystko. Okay. Zestawy? Takie jak zawsze. Żyłka. Feder gum, nie stosuję bez ostatnio skrętek, okay. Stosuję feder gum. Okej, okay. No to dobrze, no to fajnie, to co, to ciśnienie, lecimy z tym tematem. Lecimy, zobaczymy, fajnie. Chlebek branie już było. Było, tak, nie mówiłeś. Nie zdążyłem, bo robiłem drugiego kija. Okej, okay. No dobra, może powtórzy. Zobaczymy. Jedziemy. Kurde, ja z wami tu nagrywam, a mi kij poleciał do wody. Jest ryba. A podbierak nierozłożony, klasycznie. Klasycznie. Patrz, jeden wsad i pierwszy strzał. Pierwszy rzut to jest. To w plecaku. Nie. No wiem, żartuję. Chcesz, to ci dam. Chcesz? Chcesz? To mały leszczyk jest. Ja myślałem, że to płoćka czy coś. A to widzisz, o popatrz. Kurde, jaki maluteńki. Dzięki ci uprzejmy człowieku, poczekaj. I już. I takie coś na pierwszy strzał. Zobaczcie, takie coś. Zawodniczy leszek. Pierwszy rzut, pierwsza rybka. Dziękuję. Poszedł. Ale rzeźkie są te ryby zimowe. Jejku, jak mi się to podoba. O, i już się telefony zaczęły. Ty, ledwo ryba wyciągnę. Nie, świruję. Kochanie, ty to żona, to wiesz. Tak, kochaniutka? Wiesz co, ja ciągle myślę o tych światłach. Jakich? Ty, a może faktycznie powinno być na off, a nie na auto? Dobra, nie były zapalone, jak patrzyłem dzisiaj. Nie przejmuj się, przestań się spinać. Ala, mi ryby biorą, fajnie jest. Fajny materiał robimy. Mogę zadzwonić później? No dobra, spoko. Pa. Ty, ale że wciągnął mi wędkę do wody, taki mały?
Tak, z rozpędu. Ale pogoda ideolo, co chłopaki? Zajecho. Ty, no nie widziałeś mikrofonu mojego? Nie. Swój mam, a ten drugi nie wiem, gdzieś położyłem i nie wiem gdzie leży. U Wojtka zostawiłeś. A leży tam u niego. Leży u ciebie mikrofon? Nie, ty masz przy sobie mikrofon, wpięty. Ja zapomniałem, że ci wpiąłem, dobra. Ale jestem dobry Kuba, nie? Dobry! No, ja jestem dobry Kuba. O ja. Wiesz, na jakim przypomnie skończyłem ostatnio? Wiesz, na jakim przypomnie skończyłem ostatnio? No. 0,17. Sam nie mogłem w to uwierzyć. Styczeń. I jak tam Maciek? Brędza na razie. Jedno branie było na chlebek tostowy. I tyle. Tam wtedy na początku co mówiłeś? No tak. I nic? Tak powiem, spieprzyłem, bo robiłem drugie kija i na razie nic. Okej. No dobra. No nic, nie poddajemy się. I jak Waldi? No co, wiatr się zaczyna obracać. Na razie tylko ten jeden kontakt z rybą, co był. Woda przyspiesza. Wyszedłem na 60 kg. Co wyszedłeś? 60 gram. Troszeczkę mi trzeba łowić. Nadciąga. Ale tak szału nie ma. Nie? Wiadomo, musi się rozkręcić, nie? Bo po prawej stronie też chłopaki są bez brań. Ale oni w ogóle wszyscy są na zero? Tak. Czyli to my tylko mamy po rybie, ja i ty? Tylko my mamy po jednej rybie, oni jeszcze na razie. No i tam po lewej za nami też, kurczę, nic, po prawej nic. Nie mają na razie kontaktu z rybą. Okej. Na razie wniosków nie ma żadnych, co uciągać, bo po prostu to jedna ryba to jest jaskółka, nie? Tak. Ale zobaczymy, jak to się rozkręci, jeżeli siądą u nich na tym dystansie, zobaczymy, czy siądą na dalekim. I taktyczne obławianie. Nie zawsze dobre jest łowienie dwóch w jednej linii. Bo w przypadku spięcia jakiejś ryby, czy też zerwania, nie daj Boże, z przyponem, no to ławica odchodzi i praktycznie obaj siedzą, nie? Aż ławica wróci. Tak. A po drugie, tutaj jak łowi jeden, no to jednak te odstępy między drużynami są dosyć znaczne. Może złowić sobie z 5 dreszczyków. Jeden zawodnik, drugi na innym dystansie z 5 dreszczyków, to daje w sumie 10, nie? Tak. Zawsze jest to jakaś większa przewaga, nie? Jest gorzej z latem, nie? Po prostu latem lepiej przystawić w jednej linii. Jak ryba aktywna, żeruje, przemieszcza się, no to wtedy wiadomo, że ona wpłynie, potrzebuje tego towaru, to lepiej we dwóch łowić na jednej linii, żeby po prostu tą rybę szykować w łowisko, jak one wejdą, żeby nie zdążyły za szybko zbierać towaru. Czyli będzie taktyka na dwie linie za tydzień. Zobaczymy po treningu, jak to się rozkręca wszystko, ale z tego, co na chwilę obecną, no to ta linia tutaj najpewniejsza, widzę na razie zawodzi, nie, u sąsiadów, nie? No dobra. Także tutaj nie są to po prostu zawodnicy, jak to mówią, się spieszy łapanki. Tak. Także tu się wszystko jeszcze może rozkręcić. Ale bardzo się cieszę, że tak się udało koło nich siąść, tak szczerze powiem. Już... Wolę siedzieć na zadach koło zawodnika, niż kogoś tam pseudo zawodnika, który robi cuda nad tą wodą. I tylko może odprowadzić rybę. Zwłaszcza tą rybę. Tak. Robią niektórzy takie błędy przerzucania, nie przerzucania, nie, ale... Dlatego wolę siedzieć koło dobrego i można z nim przegrać, ale wtedy wiadomo, że można być drugim. Ale jeżeli wsiądzie się mieć taki zawodnik, którzy się uczą dopiero. Tak. Już miałem takie przypadki, że zacinał sąsiad i mało mi szczytówki nie złamał na moim armie. No, spłynęła, nie... trzeba wybaczyć takie błędy, czasem po prostu, no to są, wszyscy my się uczymy, wszyscy jesteśmy tylko... A jednak trzeba takie coś przy wiecznych warunkach silnych trzeba pilnować, jednak ta szczytówka powinna być zawsze naprężona, a nie, że od sąsiada pysionka wchodzi, czy żyłka wchodzi na twoją... No wiem, ale to wiesz, nie każdy jest zawsze taki obłowiony jak ty, czy...
ktoś inny tutaj. Na przykład. No ale na tym to polega właśnie. No tak, żeby się to wytrenować. Jeżeli śrubka się prostuje i przygina, to znaczy, że przesuwa. No może i ściąga ten zespół. Tak. I co, Maciejku? Wskazania jakieś? I jak? Opowiadaj. No i co? Ryby nie biorą. Ale ty daleko ładujesz dzisiaj. Ale nie ma wiatru, to można tak wariować, nie? Znaczy chodzi później, leciutki, żeby wiatr. Wiesz, żeby, proszę? Leciutki wiatr to ten. No, no. Balon się robi w drugą stronę, ale prąd idzie ale w drugą, to wiesz, fajnie kontruje. Ale tydzień temu miałem wiatr w twarz, nie? I też... Było ciężko. Było. Zobaczyłem zawodników, ustawiają się na 50 i powiedziałem to samo, nie, że ustawiam się na 60. Później miałem ochotę nawet rzucić na 80. Mówisz o zawodach na Przyleciu, gdzie miałeś dwójkę sektorową? Tak. Okej. I pomyślałem, mówię, kurde, może by tak spróbować tą 80, nie? Ale mówię, i tak jestem do przodu, jakieś tam brania są. Ta 80 może byłaby lepsza, ale to wtedy byłoby ciężko łowić precyzyjnie, nie? A jak nie łowi się precyzyjnie, to nie ma sensu nawet takiej odległości się podejmować, nie? Dlatego teraz cały czas rok ćwiczę już w kurzborku ten setny metr, nie? Aha. Wiem, nie, że no, to jest... setny metr to dla mnie to jest abstrakcja. Jest bardzo, bardzo ciężko jest dopasować się precyzyjnie do tego. Zmieniam już po prostu technikę rzutów, to wszystko. No. Do rzuci tam jest nie problem, nie? Tylko chodzi o precyzję. Precyzję, tak. Bo to tam rzucić 100 ponad 100 metrów federkiem, to tam nie ma najmniejszego problemu, tylko żeby to było jednak precyzyjnie. Przez rzut. Ale ja tak miałem na Grand Prix Polski, powiem ci, w Szczecinie, nie? Że w trzeci dzień polusowałem stanowisko za trzcinami, fajne, zacząłem łowić, nie, wiatr był dosyć. Zacząłem łowić na 45 mecze, powiedziałem też, że będę łowić daleko, bo tam były rozpióry. I to pamiętałem z treningów, widziałem, leszczy nie ma, więc mówię, będę się nastawiał na te rozpióry. Tak. I zacząłem łowić 30 gram, przepraszam, 30 na początku, a skończyłem 100 gram. Ale nie dlatego, że tak odra płynęła, tylko po prostu ten wiatr się zrobił taki silny, że jak tylko wychodziło mi poza pasmo trzcin, gdzie rzucałem, w tym momencie po prostu się działo takie coś, że te nawet 60 znosiło, przesuwało w przeciwnym kierunku, tak bym przerzucał zestaw, swoje stanowisko wynęcone, nie? Dlatego wolałem łowić, męczyć się setką, ale wiedziałem, że idealnie mi wpadało w miejsce. I tyle. Ale słuchaj, a ja mam takie zapytanie, a mogę pokazać widzom twoją podpórkę? Którą? Tą? No czemu nie? Zobaczcie tą podpórkę. To jest ciekawa rzecz. O, podpórka Waldika. Może byś coś o niej opowiedział? Z czego ona jest zrobiona? To są odpady z ogrzewania centralnego, z podłogówki tak zwanej. Rurka, którą można wyginać w dowolnych kształtach. Ja akurat sobie przyciąłem na taką odległość, na długość przyponą, czyli ma 55 cm, bo jak 50 przypon, żebym mógł wędkę przesuwać. Jak potrzebuję przesuwać,
naciągnięto są na to koszulki z mikrogumy i po prostu je mogę zsunąć na boki, do środka, jak mi pasuje, nie? Jak, czyli one są przesuwne? Tak, one są przesuwne. To jest gąbka? To jest mikroguma, tak. A, mikroguma. Mikroguma. Także dzisiaj akurat, że próbujemy na dwie różne przynęty, dystans ten sam, ale dwie różne przynęty w formie treningu, to a na zawodach używam tylko skrajnych. A. Po bokach po prostu i... Ale widzę, że woda cały czas przyspiesza. Zwiększyłem już na tą 60 i potrafi też tą 60. Fakt, że coś tam płynie od czasu do czasu przerzucać. A. Ale miał branie w Aldi teraz. I co? Duży coś? Dużego? No, łopata to nie jest. Ale ładne, ale ładne branko. Czyli nic dużego, kolego? Nie wiem, może 50. Aha. Ciężko na razie powiedzieć, mówię, bo ta ryba o tej porze roku to one tak jeszcze nie walczą. Będzie mi się wydaje, że walczą. O, jest taki. On jeszcze ciągnie jakiś zestaw. Nie wiem, to jest twój chyba. Mój? Nie wiem, jakim cudem. Nie żartuj. Tak, ty uważaj, mój. Twoja, musisz podejść sobie, żebym... Dobra, czekaj, postawię na statywie. Otwórz kabong. Kabong otwórz. Albo chodź tutaj. O, przeszedł, dobra chyba. Pokaż widzom. No, taki podobny rocznik, też 500, może 700, będzie miał troszeczkę większy, ale niewiele. Takie typowe sportowe ryby. No na razie ten 60 metr się sprawdza. Ale zobaczymy, może w końcu coś się zacznie rozkręcać. Pierwsza to była jaskółka, teraz długo wyczekane branie. Następne, kto wie, może coś tu jeszcze się będzie działo dzisiaj. Najważniejsze, dobrze jest odtopić pociąg. Musi być jednak przy tak delikatnych braniach maksymalne naprężenie. Coś spróbujemy zmienić przynętę. Czyli zmienić haczyk. Tego jest duża wygoda, jak się ma kilka wędek. Nie trzeba wymieniać przyponów. Wystarczy wymienić wędkę po prostu i jak się nie sprawdzi, zawsze można wrócić do pozostałych. W poprzedniej koncepcji nie trzeba za każdym razem zapinać, odpinać przypon. No i tracić czas, a przede wszystkim tracić haczyki. Tym bardziej jak ja nie używam szybko złączek. Powiem wam, że te rurki to jest świetna sprawa.
Można wędkę przesuwać gładko. Wiadomo, że o mikrogumę się nie haczy. Jest gładziutynka. A jak ktoś chciałby do metody, końcówkę może sobie podnieść, zagiąć do góry, żeby zablokować brania, zablokować wędkę przy agresywnych braniach. Stary podbierak, stara siatka, no chyba że ktoś ma dostęp do narzynek, to można po prostu z taką sobie dorobić śrubę i własne przede wszystkim cieszy. I praktycznie robimy takie, jakie my chcemy. Dobrze się to sprawdza przy szponach 50 cm. Ma akurat podpórka 55, czyli na zawodach po zarzuceniu. Odczekamy te 2 minuty, nic się nie dzieje. Wiadomo, że jak dobijamy do klipsa, to haczyk przelatuje nad koszyczkiem. On może być gdzieś w pobliżu, ale nie jest powiedziane, że leży przy koszyku. A tak to przesuwamy spokojnie te 0,5 metra i wiemy, że w tym miejscu, gdzie wysypał towar z koszyka, w tym teraz znajduje się nasz przypon. I czekamy. Zobaczcie, przyjechał do nas Grzesiu Morawiec, współtwórca łowiska No Kill. Tak, może coś z tego będzie. Oby. Walczymy z tym, żeby ryba była. Co? A tak to, co żeśmy wpuścili, to 2 miesiące i powybierane wszystko było. Okej. Okay. Dlatego tak postanowiliśmy, że zrobimy No Kill, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Nie, ja dużo tam byłem na rekonesansie, mi się podobało, bardzo fajnie, przyjadę, zrobię relację, tylko no nie miałem jak teraz niestety jakieś tam prywatne te, ale obiecuję, w tym tygodniu przyjadę, zrobimy relację fajną. No, ryby jest, trochę ma wpuszczone ramy. Trzeba zobaczyć na wiosnę, jak cię będą gryzły. No najgorsze to, że ten zbiornik nie jest głęboki, prawda? No. On tam jest do 2 metrów. Tak. No i trzeba będzie trochę dbać. Gdzieś tam pisaliśmy o... jak to się nazywa? Czyszczenie. Nie. O to, żeby dotlenianie nam wodę, wiesz? I czekamy na odpowiedź, bo czasami zdarzała tam zaducha, nie? Także już to pismo jest rzucone, że 2 razy w roku, jak będzie coś się działo, to że przyjadą do nas z tlenem i po prostu tam natlenią tą wodę. No dobra, okej, okay. To zawsze coś. Fajnie, dzięki, że przyjechałeś, dzięki, że jesteś. I co, do zobaczenia na zawodach w niedzielę przyszłą. No nie? Z Wieśkiem? Tak. Startujesz? Pozdrawiamy Wieśka Klimasa. Wszystkiego dobrego. Fajnie. Go, przypuszczam. Kur... Ale coś się zaczyna dziać. Trzeba troszkę wyczekać jednak, wiesz? Zaskoczył mnie. Za mocno zaciąłem. Poszedł z hakiem, wiesz? No, za mocno zaciąłem. Nie spodziewałem się, bo to też dopiero rzuciłem. Co? No, z hakiem. No niestety, to już jest ból. Co? Nie, no nie, zarzuciłem, nie spodziewałem się, że wiesz, ja naprężam, a mi dubnie. Wiesz, jak one biorą, masz branie za braniem, to jest inaczej, nie? Jesteś w transie, ale jak nie masz brania, później... No ale to masz wtedy wyczucie, wszystko, jak się nic nie dzieje, a później tak jak on teraz mi z nienacka pierdyknął, to... Ale już słońce niżej i już sam zaczyna się coś dziać. Gratulacje, Waldi! O, taki chlapaczek podpłynął pod drugą wędkę. Niestety będę musiał scholować z 2 kijami. To jaki mikrus, ty! Najmniejszy dzisiaj! Ale jest, ty! Ale jest! Ale nie? Jest!
Ale patrz, przeszedł tędy w ogóle. Widzisz? On był z tej strony, ten zestaw. Ja nie wiem, jak to się stało. Przeszedł górą. Tak, tak, tak. On przeskoczył, tylko że to jest, panie Andrzeju, różnica 20 metrów. No, jakiś porządniejszy przynajmniej troszkę. Okej. Ale ja... To jest mój dzisiaj największy, bo tamten był mniejszy, nie? No. Tak za tydzień. Tak. No tak, tydzień temu tak było po jedno. Ja miałem dwa jazgarze i to mi zrobiło. O. Ale powiem ci ten, Waldi, no. Na twoją przynętę, co mi teraz powiedziałeś. Aha. No, serio. No ja wyciągnąłem na tą trzy, nie? Aha, no widzisz. A tamte brały różnie, nie? Ale się rozgościłeś, widzę. No. Szczęśliwy fotel. Tak. Szczęśliwy fotel. Słuchajcie, pora na małe podsumowanie tego dzisiejszego wędkowania. Ja dwa brania, dwie ryby, dwa widoczne brania. Jeden mały leszczyk, jeden taki troszeczkę większy od tego pierwszego i tak naprawdę zero kontaktu z rybą poza tym. Maćku, co ty powiesz o swoim wędkowaniu dzisiejszym? Ja miałem trzy brania, jedno zaraz na samym początku, 7:10. Branie na chlebek tostowy, który za przeproszeniem spieprzyłem, bo robiłem w tym czasie drugiego kija, więc... Ale branie było ostre, mocne, przygięcie. Następne branie w dniu dzisiejszym, leszczyk, no ile miał, 42, 4, no, gdzieś tak około 45 cm. Wyciągnięty, następne branie kija, ściągnęło z widełek, też byłem zagadany, byłem się z kimś, więc niewyciągnięty. No ogólnie, no co, jeżeli chodzi o brania ryb, to dzisiaj słabo, no techniki różne. Zanęty różne, ale słabo. Ale z tego, co tutaj dzisiaj ludzie łowili, to najlepiej wypadł Waldek. I właśnie może najlepiej wypadł Waldek właśnie. I może dzisiaj. Waldek teraz, ty opowiedz o swoim łowieniu dzisiejszym. No co, no jakieś wnioski. Myślę, że te 60 metrów było dobre, bo ryba po prostu nie żeruje. Jeżeli ona będzie żerować, to ta odległość bliższa, gdzie ona jest nauczona, pokarma zawsze, ona będzie pobierać. Mówisz o dystansie 60 metrów. 60 metrów. Ja łowiłem cały czas na 60 metrach i to było do sprawdzenia, jeżeli nie będzie ryby bliżej, trzeba dłubać pojedyncze. Miałem w sumie 7 brań, 2 niewcięte, 5 wyciągniętych. No. Nie ma wielkich ryb, ale zawsze punkty. Dzisiaj tym, wygrałeś, gratulacje. Tym bardziej ci za to. Tym bardziej, tak. Że sąsiedzi nie połowili ryb, nie, także elegant. Zobaczymy za tydzień. Mało kto dzisiaj tam tak naprawdę ryby. Połowił. Dziękuję panowie za ten wspólny trening, elegancko, piąteczka. No i co, tylko czyste wędkarstwo. Jak się podobało, zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania tego kanału. Taka, trzymajcie się, yo! Taka łapka się pokazuje i trzeba ją przycisnąć. Tak. Właśnie, taka łapka, yo.